Zobaczcie, ludzie, proszę, jak tutaj dużo rzeczy się dzieje w tej stowarzyszeniu. Niektórzy tutaj mają korzenie polskie oczywiście, a niektórzy nie. Co jest najważniejsze? Uczyć i poznać tą kulturę polską, bogatą kulturę. I najważniejsze, że ci, którzy dzisiaj są, po prostu będą do innych pokazać, co tutaj dzisiaj się nauczyli, po prostu pokazują, jak piękna jest naszą kulturę polską. Po prostu zapraszamy do Stowarzyszenia Piłsudskiego z Kurytyby, bo tutaj zawsze można poznać coś nowego, jeżeli chodzi o kulturę polską. Cała rodzina siedzi tutaj. Como é que é o nome do seu sobrenome mesmo? Kuzma. Rodzina Kuzma. I cała rodzina siedzi, wasza mama tam jest. I się pyta, jak to malować pisanki. I brat tej dziewczyny też. I oni są członkami zespołu Wisła, tutaj z Kurytyby. Także na pewno zapraszają też widzów teraz do Kurytyby. I jeszcze poznajemy kilka sztuk, to tutaj dzisiaj zrobione. Przejdziemy teraz do Ewelinki. Ewelinka właśnie rysuje na razie, nie zaczęła jeszcze malować. Você tá gostando de fazer, Evelinha? Tô gostando bastante, aham. Normalnie ludzie tutaj chodzą, jest bardzo dużo, mamy ponad 150 rodzin, którzy są związani z stowarzyszeniem, z zespołem, więc zawsze mamy bardzo dużo ludzi. Dzisiaj jest jedna z trzech części tego kursu pisanek. Prowadzę kurs na temat techniki malowania pisanek. Uczę najbardziej podstawowych metod, aby uczestnicy mogli rozpocząć swoją drogę nauki tej techniki. Przygotowania trwają około tygodnia lub dwóch. Musimy zebrać materiały, składniki, a następnie nauczyć tej techniki. Nasz kurs trwa około 4 godzin, ale to dopiero początek. Zawsze podkreślamy, że przygotowanie jajka zajmuje znacznie więcej czasu niż samo jego wykonanie. Nauczyłam się tej techniki będąc jeszcze dzieckiem, już w zespole folklorystycznym i lubię przekazywać ją innym, aby dzieci miały możliwość poznania i uczenia się tej techniki, kontynuując jej tradycję. Przenosimy się teraz do innej rodziny. Dobry wieczór. Rodzina Kochanny i też Kamińskie, więc no polskie rodziny oczywiście. Piernik. Ja faço. Nie można brakować piernika w domu na święta, bardzo dobrze. Ovos cozidos na casca de cebola. Jajka, linguiça, kiełbasa, kszan. I peixe. Kszan. Riba. Brawo, oto polska rodzina, tak jest, tradycyjna. Dziękujemy serdecznie. A tutaj mamy właśnie ludzi, którzy są związani z zespołem już od lat. Ten pan właśnie tańczył w zespole i dalej tańczy w grupie seniorów, jeszcze tańczył w roku 1962. Proszę Państwa. I dalej jest w zespole. Z nim jest pani Rita, która była kiedyś partnerką tego pana w tańcu. A dzisiaj malują pisanki w siedzibie zespołu Wisła. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W
ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.